Zdecydowanie najważniejsza inwestycja komunikacyjna ostatnich lat. Remont placu Jana Pawła II rozpocznie się 28 sierpnia, w sobotę. Co ważne, inwestycja będzie podzielona na 5 etapów, tak żeby na każdym z nich nie zamknąć całkowicie skrzyżowania. Utrudnienia potrwają 7 miesięcy. Nie będzie powodował żadnych większych utrudnień na tym placu. Największe utrudnienia, jakie są, są już w tym momencie, a dalej będzie tylko lepiej. Wymiana krzyżownic, wymiana rozjazdów, no tam dawno nic nie było robione i bardzo ten plac tego wymaga. Pierwszy etap rozpocznie się 28 sierpnia, w sobotę. Będzie dotyczył zmian rozjazdów od strony ulicy Świętego Mikołaja i Ruskiej. Tramwaje 3, 10, 20, 21 i 33 będą kursowały bez zmian. Drugi etap to prace na ulicy Legnickiej, trzeci będzie dotyczył wymiany torów na samym środku placu. Czwarty etap to wymiana rozjazdów od strony Mostu Sikorskiego. Ostatni etap będzie realizowany od strony placu Orląt Lwowskich. W każdej sytuacji przynajmniej dwie relacje, dwie części placu będą dostępne zarówno dla ruchu kołowego, jak i ruchu pasażerów komunikacji miejskiej. Dlatego to będzie trwało do marca, żeby to zrobić rozsądnie, nie naraz. Można by zamknąć naraz cały plac, pewno trwałoby to 3 miesiące, ale to byłby jeden wielki armagedon w tamtym regionie. Chcemy tego uniknąć, stąd etapowanie. Inwestycja będzie realizowana wraz z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta. Realizujemy wspólnie ze Zdiumem. Oprócz tego, że my wymieniamy torowisko, to Zdium będzie uszczelniał dach przejścia podziemnego, czyli tą nawierzchnię, która jest jeszcze pod torami, to my tego nie realizujemy i będziemy od nich trochę uzależnieni. Nasze prace będą trwały mniej więcej 1,5 miesiąca, każdy etap. Ale ich prace mogą się przedłużyć, więc nie chcemy dzisiaj deklarować terminów, ale myślę, że ten taki takt mniej więcej 1,5 miesięczny to jest taki najbardziej realny. Prace mają potrwać do marca, ich koszt to blisko 6 milionów złotych. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.